kochani, dziś mam dla Was test nowości, o które Wy mnie prosiliście, pisaliście mi wielokrotnie w komentarzach i zauważyłam Wasze prośby. Będziemy testować liner, który zakładamy na palec i to jest liner z Sephory. Ja sobie wybrałam w kolorze niebieskim, bo ten kolor jest naprawdę przepiękny, to jest odcień indygo. Ja czarne linery i brązowy mam i stwierdziłam, że chcę jakiś właśnie inny kolor, poza tym na teście będzie dobrze widać, jak on się zachowuje. Mam wprawdzie makijaż oczu, za jakiś czas pojawi się tutorial tego makijażu, ale stwierdziłam, że dołożę sobie po prostu tę kreskę niebieską tutaj nad czarną, bo sama kreska niebieska wygląda czasem trochę tandetnie. Chciałam, żeby to ładnie grało właśnie z czarną kreską. Często jak sobie maluję niebieską kreskę, to pod niebieską jest czarny. Dodatkowo kupiłam sobie jeszcze nową pomadkę, taki nie wiem, błyszczyk, to jest krem, matowy krem, tak to się nazywa, z poduszeczką na końcu i to też będziemy testować. I wybrałam taki kolor, który najbardziej będzie mi tutaj pasował do tego linera. Nie chciałam wybierać takiego mocnego różu, mimo że taki był jeden mocny róż, który bardzo mi się podobał, no to wybrałam sobie właśnie ten, bo stwierdziłam, że będzie po prostu lepiej grał tutaj kolorystycznie, ale jest kilka ładnych odcieni. No i na pewno jeżeli mi się sprawdzi ten, to sobie położę łapki na innych. Ja skorzystałam też z promocji 3 za 2, bo teraz była taka promocja, nie wiem czy już się skończyła, czy nie. W każdym razie kupiłam je o wiele taniej. Nowy liner, on nie jest drogi, sam w sobie kosztuje chyba około 30 zł. I mamy dostępny chyba w 4 kolorach, bo jest czarny, brązowy, fioletowy i niebieski, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy też szarego nie ma. I liner wygląda tak, ma taką bardzo cieniutką końcówkę, ma bardzo ładny kolor, indigo. Jestem trochę zestresowana, powiem szczerze, bo nie jestem dobra w malowaniu kresek takimi płynnymi linerami, chyba że w takim, chyba że mają końcówkę taką bardziej markerową, a ten niestety nie ma, więc będę musiała oprzeć tu rękę. No i będę starała się namalować tę kreskę ponad tą, którą już mam. Aha, i panie w Sephorze mi powiedziały, żeby nie malować w ten sposób, bo ja w ogóle, mądra ja, myślałam, że malujemy o tak, a panie mi mówią, nie, to jest po prostu ułatwienie, ale ogólnie trzymamy w rękach w ten sposób, czyli trzymamy trzema palcami, żeby dla większej stabilności. Okej, koniec gadania, przechodzimy do malowania. No dobra, jesteśmy już z bliska. Mówię, naprawdę się tego boję. Oprę sobie tutaj tak rękę i postaram się namalować kreskę nad czarną. Póki co jest bardzo łatwo. Z jaskółką będzie trochę ciężej. Ale muszę przyznać, że udało mi się, jest ok. Trochę mi się zakolorowały tutaj końcówki rzęs, no ale sztuczne rzęsy mam bardzo długie, więc nic dziwnego, że mi tu zahaczyły. Ale kreska naprawdę mi wyszła. Jestem naprawdę w szoku. Naprawdę, bardzo łatwo się maluje. Jestem w szoku, że ta ręka aż sama idzie, wiecie, i przez to, że właśnie tutaj jest tak dobrze podtrzymywana, no nie miałam żadnego problemu. Zobaczymy, czy drugie pójdzie równie łatwo. Naprawdę bardzo sprawnie mi to poszło, aż jestem zdziwiona. Rzeczywiście trzymanie linera w ten sposób daje większą kontrolę. Możemy dokładnie wyrysowywać kreski. Na pewno nie ryzykowałabym robić jakichś zwariowanych wzorów, tak jak na reklamie tam w Sephorze wiszą, że jakieś tam, wiecie, paski, kreski w różne strony na oczach. Tego bym raczej nie próbowała. Ale jeżeli chodzi o zwykłą kreskę, kurczę, jestem w szoku. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. No dobrze, teraz jeszcze spróbujemy ten błyszczyk Lip Cream matujący krem w kolorze 01 Wonderful Rosy. Tak jak mówiłam, miałam ochotę na różowe, ale nie pasowałby mi do tych niebieskich oczu, już nie chciałam przeginać. Ciskam. Oho, już wychodzi. Widzicie, wychodzi końcówka. I rozsmarowuję. Naprawdę ładne wykończenie, takie lekko rozmyte. Podobne wykończenie jest po tym produkcie Smashboxa, który matowi nam każdą pomadkę, to właśnie podobnie. Jest taki mat, ale taki rozmyty, jakby właśnie nie widać było dokładnie konturów na ustach. Naprawdę bardzo ładne. Kolor też jest w porządku, podoba mi się. I ma fajny smak. Wyczuwam delikatny taki słodki smak. Bardzo przyjemny kosmetyk. Tutaj też pozytywne zaskoczenie. Także powiem Wam, że oba kosmetyki mi się dziś sprawdziły. Jestem tutaj naprawdę na tak. Jestem w szoku, bo byłam przekonana, że to będzie w topa i kupiłam to bardziej dla zabawy, żeby po prostu się pośmiać tu z Wami. A makijaż mi wyszedł, także jestem bardzo zadowolona. Dajcie mi znać, czy miałyście któreś z tych kosmetyków i jak Wam się sprawdziły. Ja sprawdzę sobie jeszcze ten mocny róż właśnie z tych kremów do ust, bo zapowiada się fajnie. Aplikator jest naprawdę ciekawy. Przyjemnie się rozsmarowywało. No i to tyle w dzisiejszym filmie. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli lubicie testy i widzimy się już w kolejnym. Pa, pa!